Dzień dobry Kościele, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj mamy niezwykły dzień. Dzisiaj jest dzień, kiedy kilka osób w naszym Kościele bierze chrzest, dlatego zachęcam was, żebyśmy wstali i wsparli ich w tej piosence, gdzie będziemy śpiewać o naszym świadectwie, o tym, co zrobił dla nas Bóg. Amen? Błyskawica skryła się przed światłem. Lecz jest większy cud, co ciągle mnie zadziwia i nie me. Jest zapisane w niebie. I wierzę w znaki. Wierzę w znaki, wierzę w cuda. Chcę zmartwychwstania. Lecz jest większy cud, co ciągle mnie zadziwia i nie me. Jest zapisane w niebie. Ciebie. Śpiewaj, to jest moje świadectwo. To jest moje świadectwo. Bóg zbawił mnie. Łaska Twoja zmieniła historii bieg. A moje przebaczenie w Jezusie jest. To jest moje świadectwo. To jest moje świadectwo. Siostry, bracia, łasce, która grzech wybacza. Uwielbimy, uwielbimy Syna Ducha Boga Ojca. Nasz Bóg wypełni plan do końca. Tak wiem, że nasz Bóg wypełni plan do końca. O, oh, oh, oh. To jest moje świadectwo. Bóg zbawił mnie, łaska Twoja. Działa. Ty działasz wciąż, gdy życie trwa. I większe rzeczy dla mnie masz. Tak wierzę w to. Ty działasz wciąż, gdy życie trwa. Dziś wyznaję to, że większe rzeczy dla mnie masz. Tak wierzę w to. Raz. Ty działasz wciąż, gdy życie trwa. Łaska Twoja zmieniła historię mnie, a moje przebaczenie w Jezusie jest. To jest moje świadectwo. I cały Kościół śpiewa. To jest moje świadectwo. To jest moje świadectwo. Bóg zbawił mnie. Łaska Twoja zmieniła historię mnie, a moje przebaczenie. Bogu. Witam wszystkich, którzy są w kaplicy, witam wszystkich na streamie i w szczególny sposób chcę przywitać te osoby, które dzisiaj będą przyjmowały chrzest wiary. Słuchajcie, przywitajcie ich wszystkich. Pan Jezus powiedział, że kiedy nawróci się jeden grzesznik, to całe niebo się raduje. I ja myślę, że dzisiaj całe niebo się cieszy z tych osób, które
publicznie będą oświadczać, wyznawać, że Jezus jest ich Panem. Ale słuchajcie, chciałabym was dzisiaj wszystkich zachęcić. Kiedy ostatnio chwaliłeś Boga z powodu swojego zbawienia? Kiedy ostatnio powiedziałeś: Boże, jestem tak Ci wdzięczny, że mnie zbawiłeś, bo zbawienie jest Twoim darem, jest łaski. My często skupiamy się, słuchajcie, na codzienności, na naszych problemach, kłopotach. Chwalimy Boga wtedy, kiedy rozwiązuje nasze codzienne problemy i On to robi. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że mamy w Nim zbawienie i możemy mieć tą pewność. I słuchajcie, to, co chcę przeczytać, żeby nas wszystkich zachęcić, to Psalm 108. Boże, me serce jest gotowe, pragnę śpiewać i grać, pragnę całym sobą. Obudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, pośród ludów, będę Ci grał wśród narodów, gdyż wielkość Twojej łaski sięga niebios, a Twojej wierności obłoków. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech nad całą ziemią zajaśnieje Twa chwała. Czy Twoje serce jest gotowe? Czy Twoje serce jest gotowe, żeby chwalić Boga? Słuchajcie, to wystarczy. Wystarczy, że nastawisz swoje serce na uwielbienie i będziesz oddawał Bogu chwałę. Pomódlmy się i wejdźmy w ten czas uwielbienia. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy, że możemy mieć pewność, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za zbawienie, dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu, dziękujemy Ci za każdy dobry dar, który pochodzi od Ciebie. Panie, dzisiaj chcemy się radować z powodu tych osób, które będą przyjmować chrzest, które będą wyznawać, że Ty jesteś ich Panem. Panie, chcemy błogosławić ich, chcemy błogosławić też wszystkich, którzy uczestniczą w tej uroczystości. Panie, ale przede wszystkim chcemy skupić nasz wzrok na Tobie, bo Ty jesteś w tym miejscu najważniejszy. Chcemy Ciebie wielbić, chcemy Ciebie czcić i chcemy Tobie wznieść każdy okrzyk chwały, który się Tobie należy. Amen. Potrzebne jest więcej niż prosić mnie. Ty zawsze daj.
Dzień dzisiaj nad życiem każdej osoby, która chce oddać Tobie swoje życie, chce oddać Tobie po prostu swoje dni, swoje serce, Tato. Chcemy śpiewać, że imię Jezus ma moc, że znika wszelka ciemność. I tak, Kościele, wesprzyj nas. Zaśpiewajmy jednym głosem. Wesprzyjmy po prostu osoby, które dzisiaj biorą chrzest w tym wyznaniu. Żeby to była po prostu jedna modlitwa jednego Kościoła. Amen. Przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy. Wierzę. Czy ślubujesz wiernie służyć Bogu w społeczności Jego Kościoła przez całe swoje życie? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary chrzczę Ciebie w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Że Bóg w Chrystusie przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy. Wierzę. Czy ślubujesz wiernie służyć Bogu w społeczności Jego Kościoła przez całe swoje życie? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary chrzczę Ciebie w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Weroniko, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Twoim Zbawicielem i że Bóg w Chrystusie przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy? Wierzę. Czy ślubujesz wiernie służyć Bogu w społeczności Jego Kościoła przez całe swoje życie? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary chrzczę Ciebie w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy. Wierzę. Czy ślubujesz wiernie służyć Bogu w społeczności Jego Kościoła przez całe swoje życie? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary chrzczę Ciebie w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Twoim Zbawicielem i że Bóg w Chrystusie przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy? Wierzę. Czy ślubujesz wiernie służyć Bogu w społeczności Jego Kościoła przez całe swoje życie? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary chrzczę Ciebie w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Siostry, o to, żeby Bóg ich błogosławił, żeby Bóg ich prowadził, żeby otoczył ich swoją łaską. Zawołajmy o nich wspólnie, by Boża ręka była nad ich życiem. Boże Ojcze, chcemy podziękować Tobie za każdą z tych osób, która dzisiaj tutaj publicznie wyznała wiarę w Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy Ci za to, że Ty poprzez swojego Świętego Ducha dałeś im nowe życie, Panie. Dzięki Ci za to, że należą do Ciebie i że mają bliską społeczność z Tobą, Panie. I chcemy Ciebie prosić, Panie, by przez całe swoje życie, Panie, w tej bliskiej społeczności z Tobą trwali. By, Panie, ona była dla nich ciągle źródłem inspiracji do tego, by podobać się Tobie, by prowadzić takie życie, które Ciebie chwali, które oddaje Tobie chwałę. Daj im moc swoją. Wypełnij ich swoim duchem, Panie. Spraw, żeby prowadzili zwycięskie życie, Panie. By byli światłem Twoim w tym świecie. By byli solą tego świata, Panie. I by ich życie było świadectwem tego, że jesteś żywym Bogiem, że jesteś żywym Panem i że zbawienie jest, Panie, Twoim darem dla każdego. Wystarczy w nie uwierzyć, Panie. Dziękujemy Ci za ich życie i błogosławimy ich, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Kościele, zaśpiewajmy teraz jeszcze raz, niech to będzie nasze wspólne wyznanie i ogłaszajmy to także nad naszym życiem. Z wolnością, mocą i zbóżka.
że ciemność znika w imieniu Twym, na Twój głos niech zamilknie strach. Śpiewaj, Kościele. I zburz każdy mur, wywyższam Cię. Kościele, teraz jest czas, żebyśmy z wiarą w tą moc imienia Jezus zawołali o te osoby, które w swoim życiu przeżywają ciemność i potrzebują, by Jezus był odpowiedzią dla tych ich problemów. Dostaliśmy prośbę, by modlić się o pastora Andrzeja Cyrikasa, który jest w szpitalu w ciężkim stanie. Módlmy się o Agatę, która jest po wylewie krwi do mózgu, o przełom i o pełne uzdrowienie dla niej. Módlmy się o Weronikę, ona dzisiaj przyjmowała chrzest, przyjmuje leki, które dają dosyć trudne skutki uboczne, by Bóg użył tych lekarstw, leków, by ją uzdrowił, by mogła czuć się w pełni sił i dobrze. Módlmy się też o Anię, o siłę i wzmocnienie wiary po stracie męża, o Maćka i jego operację biodra, aby Bóg pobłogosławił ręce lekarzy. I mamy dziękczynienie. Bartek dziękuje Bogu, bo dostał dobrą pracę. I teraz jest moment, żebyśmy wszyscy przynieście też swoje prośby. Pewnie każdy z Was ma jakiś ciężar w swoim życiu. Przynieśmy to wszystko do Boga, wiedząc, że po prostu możemy przyjść do tronu łaski. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś zainteresowany naszym życiem, tym wszystkim, co się dzieje, Panie. I we wszystkich trudnych momentach, Panie, jesteś przy nas. I jesteś odpowiedzią. Panie, dziękuję Ci, że możemy do Ciebie przynosić wszystkie te prośby. Panie, wierząc, że Ty każdą sprawą się zajmiesz. Panie, bo Ty znasz każdego człowieka. Panie, wiesz, czego potrzebujemy. Panie, i jako Twój Kościół, teraz chcemy się wstawać za każdą osobą, która potrzebuje Twojego uzdrowienia, która potrzebuje rozwiązania swoich problemów, potrzebuje Twojego dotknięcia. Panie, wierzymy w moc imienia Jezus i wyznajemy, Panie, Twoją chwałę i Twoją odpowiedź nad życiem każdej z tych osób. Amen. Prosimy Cię, Panie, teraz mów do nas w swoim słowie. Chcemy mieć otwarte serca. Chcemy przyjąć to, co masz dla nas, Panie. Amen. To jest już ostatni temat naszego cyklu, ale to jest niełatwy temat. Muszę Wam powiedzieć, że to jest temat, do którego powinniśmy podejść z dużą wrażliwością. Codzienne bitwy, to jest tytuł dzisiejszego nauczania, ale mówiąc o tych codziennych bitwach, chcę powiedzieć, że będziemy mówić o czymś, co też można by nazwać walką duchową. Ale ta walka duchowa to nie oznacza, że będziemy dzisiaj mówić czy praktykować egzorcyzmy, bo takie narzędzia prawdopodobnie dzisiaj nie będziemy musieli sięgać, ale ta walka duchowa to są te nasze codzienne zmagania w naszym chrześcijańskim życiu, od których nie jesteśmy wolni i które nam towarzyszą. Zacznę od takiego zdania, które gdzieś usłyszałem, a ono brzmi, że nowe życie nie jest nam dane raz na zawsze. Codziennie o te nowe życie walczymy. Nowe życie nie jest nam dane raz na zawsze. I myślę, że to zdanie jest też ważne, szczególnie w kontekście dzisiejszego chrztu. Dlatego, że w tym chrzcie, którego byliśmy świadkami, pomimo, że dokonało się tam coś ważnego, tam miała miejsce ważna deklaracja wiary, to jednak nie dokonało się tam nic ani magicznego, ani automatycznego. A to oznacza, że pomimo tego, że to, co tam było, było naprawdę ważnym wydarzeniem, to te osoby i my wszyscy, którzy mamy już to wydarzenie chrztu za nami, te wszystkie osoby w dalszym ciągu mogą zmagać się z czymś, co będziemy dzisiaj nazywać albo codziennymi bitwami, albo nawet duchową walką.
Ale chcę wam powiedzieć, że, i to jest dobra wiadomość, stan walki w życiu chrześcijanina nie jest niczym wyjątkowym. To może być tak, że zwłaszcza na początku naszej drogi z Bogiem zastanawiamy się, kiedy coś nam się przydarza, kiedy stają przed nami różne trudności, zadajemy sobie pytanie, czy aby na pewno wszystko z nami jest w porządku. Nie wiem, czy wy sobie takie pytania kiedykolwiek zadawaliście, ale wydaje mi się, że to jest takie pytanie, które w sposób naturalny możemy sobie zadawać. Coś mi się przytrafia, coś niesprzyjającego i zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, ale odpowiedź brzmi twierdząco, tak, wszystko jest z tobą w porządku, niezależnie od okoliczności, przez które przechodzisz. To jest pierwsza dobra wiadomość, ale to nie jest ostatnia dobra wiadomość, ponieważ jest jeszcze jedna, a ta druga dobra wiadomość mówi o tym, że ta właściwa walka, finalna walka, ona już została wygrana. I to nie ty i ja ją wygraliśmy poprzez swoje wysiłki, starania, ale to sam Bóg w osobie Jezusa wygrał tą walkę na krzyżu Golgoty. To właśnie tam wszystko się wykonało, tam miało miejsce to zwycięstwo. Dzięki temu ani ty, ani ja dzisiaj nie musimy przechodzić przez heroiczne boje, poprzez które mielibyśmy cokolwiek Bogu udowadniać. A dzisiaj, o ile już w ogóle walczymy, to też gdzieś kiedyś usłyszałem, bardzo mi się to zdanie spodobało, to walczymy nie tyle z jakimś głównym wrogiem, ale raczej z niedobitkami armii wroga. To jest taka leśna partyzantka, czyli takie oddziały, które wiedzą, że są skazane na klęskę, ale mimo to walczą do samego końca, są bardzo uciążliwe niekiedy, ale mimo to ta leśna partyzantka nie ma już żadnej mocy, żeby nam poważnie zaszkodzić. Zacznę od tekstu z listu do Efezjan. To jest tekst, na którym dzisiaj zbudujemy nasze nauczanie. List do Efezjan, 6 rozdział i będziemy czytać od 10 wiersza. Apostoł Paweł pisze tak. W końcu umacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą po to, abyście mogli ostać się wobec zakusów diabła, gdyż nasza walka nie toczy się z krwią i z ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami świata ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Boga, abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i po przezwyciężeniu wszystkiego ostać się. Stańcie zatem, mając swoje biodra przepasane prawdą, przywdziany pancerz sprawiedliwości i nogi obute w gotowości głoszenia Ewangelii pokoju, a we wszystkim podnoście tarczę wiary, dzięki której będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie i w każdym błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie i w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich świętych. To jest ten 6 rozdział, ten ostatni temat naszego cyklu. Pomyślałem sobie, że w tym 6 rozdziale apostoł Paweł dzieli się z nami słowem, które już nie jest jakąś teoretyczną teologią. To już nie jest to słowo z pierwszych rozdziałów listu do Efezjan, gdzie Paweł dzieli się raczej taką teorią. Mówi, pisze o tym, że zbawienie jest tylko z łaski, tylko przez wiarę, że jest czymś niezasłużonym, że ty i ja nie możemy sobie w żaden sposób zasłużyć na otrzymanie zbawienia, ale otrzymujemy je w darze, a staje się ono aktywne dzięki temu, że uwierzymy. Tutaj natomiast w tym 6 rozdziale listu do Efezjan Paweł przychodzi do bardziej praktycznej części. Ale ta część praktyczna, czyli to, co roboczo nazwałem sobie walką duchową, czy też staczaniem codziennych bitw, to też może być takie poważne wyzwanie dla naszego intelektu. Ono może być poważnym wyzwaniem dla naszego intelektu, dlatego że
tak często, nawet my chrześcijanie, nam to też się zdarza, ludzie i my chrześcijanie też redukujemy rzeczywistość do tego, co jest namacalne, co jest doświadczalne, do tego, co można wyjaśnić za pomocą kategorii naukowych. Ale ta walka duchowa, o której Paweł pisze, ona mimo wszystko nie jest pozbawiona ani rozumu, ani wiedzy. To znaczy, że Paweł nie proponuje jakiejś szalonej strategii polegającej na uduchawianiu wszystkiego, ale raczej proponuje kilka rozwiązań. To jest 6 atrybutów, o których za chwilę będziemy też mówić. 6 atrybutów, dzięki którym możemy w sposób skuteczny te codzienne bitwy prowadzić. Myślę sobie, że również my jako chrześcijanie mamy takie tendencje, żeby popadać w dwie skrajności. Ta pierwsza skrajność, to jest już to, o czym powiedziałem, to jest ta próba odduchowienia wszystkiego, tłumaczenia sobie wszystkiego w sposób racjonalny, wykluczanie tego, że coś poza materią może w ogóle istnieć. Ale druga skrajność polega na tym, że uduchawiamy wszystko. To znaczy, że każda bitwa w naszym życiu, która się nam wydarza, staje się dla nas jakąś poważną batalią, której przypisujemy nie wiadomo jakie cechy. I obie te skrajności są czymś, czego pragniemy unikać. Ani jedna, ani druga skrajność nie jest tym, czym powinniśmy się zajmować. I też bywa tak, że jeżeli już przeduchawiamy tą rzeczywistość, to wtedy, kiedy coś nam nie wychodzi, to albo całą odpowiedzialność zrzucamy na siły zła. Pamiętam, kiedyś znałem takiego człowieka i pewnie wielu z nas znało tego typu osoby. Ten człowiek zmagał się z różnymi uzależnieniami i za każdym razem, kiedy coś mu się przytrafiało niefajnego, to mówił, że to wina diabła. A więc każdą tego typu sytuację przeduchawiał i zrzucał z siebie tą odpowiedzialność. Ale też bywa tak, że przeduchawiając możemy pójść w jeszcze inny niebezpieczny zaułek, a polega on na tym, że nadmiernie obciążamy siebie winą. Tak bardzo przeżywamy to, co nam się przytrafiło, że nie potrafimy pozbierać się po tym i ta wina też bywa zabójcza dla naszej wiary i naszej relacji z Bogiem. Żadna ze skrajności nie jest tym, co powinno mieć miejsce w naszym życiu i żadnej ze skrajności w tej duchowej walce, o której Paweł pisze, żadnej z nich Paweł też nie proponuje. Paweł proponuje coś, co może być dla nas złotym środkiem. I te pierwsze wersety, 10-12, tam Paweł właśnie pisze o tym, że powinniśmy umacniać się w Panu, powinniśmy mieć na sobie nałożoną zbroję Boga i tam właśnie Paweł w sposób na razie taki wstępny wprowadza nas w to zagadnienie duchowej walki. Ale potem właśnie Paweł przychodzi do tych atrybutów, czyli tej zdrowej walki duchowej. Kilka atrybutów. Paweł zaczyna od zdania, które mówi o przepasaniu bioder prawdą. Prawda jest tym pierwszym atrybutem. I co to jest ta prawda? Pomyślałem sobie, że ta prawda to są moje i twoje przekonania. Przekonania o Bogu, przekonania o mnie, o tym, jaki jest Bóg, o tym, jaki jest Jego stosunek do mnie, o tym, jaka zachodzi między mnim a Nim relacja i co tą relację może kształtować. I to jest tak, że albo twoje przekonania będą budowane na tym, co czujesz, na tym, co ci się wydaje, na tym, co rzekomo odbierasz, albo też będzie budowana na w pełni obiektywnym fundamencie. A tym fundamentem jest oczywiście Boża obietnica, która sprowadza się do jednego. Twoje zbawienie jest wyłącznie darem łaski. Prawda to jest ten pierwszy atrybut. Drugi atrybut,
on się bardzo ściśle wiąże z tym pierwszym, to jest pancerz sprawiedliwości, sprawiedliwość. I myślę, że nieprzypadkowo Paweł właśnie w taki sposób wymienia te atrybuty, dlatego że one w pełni pasują do tego objawienia, którym się dzieli w pierwszych rozdziałach listu do Efezjan. Ta sprawiedliwość to jest pokój, który osiągasz dzięki łasce, którą otrzymujesz. Może pamiętacie, w 5 rozdziale listu do Rzymian są takie słowa, które bardzo mi się podobają. Tam Paweł pisze o tym, że usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. I gdzieś przeczytałem w pewnym komentarzu, że to słowo pokój, którym Paweł tam się dzieli, to nie jest jakiś pokój w znaczeniu czy to politycznym, czy psychologicznym. To nie jest pokój, który ma nam dać wyłącznie takie poczucie, że się dobrze czujemy, że mamy jakąś stabilizację emocjonalną. To znaczy, to może też, ale nie do tego Paweł redukuje to pojęcie pokoju. Kiedy Paweł pisze o pokoju, to jest to słowo, które nawiązuje do starotestamentowego szalom. I to szalom, które Paweł używa w tym 5 rozdziale listu do Rzymian, ono tak naprawdę oznacza pełnię stanu sprawiedliwości. Pełnia stanu sprawiedliwości. Pomyśl o tym. Ta pełnia stanu sprawiedliwości, ten obiektywny fundament, to nie jest coś, na co ty masz wpływ poprzez swoje działania. To nie jest coś, co ty możesz albo jakoś naprawić, albo zepsuć. Nie możesz tego zepsuć. To jest jakby poza tobą, ale to jest dla ciebie. Ta sprawiedliwość jest tobie darowana z zewnątrz, ale staje się twoim udziałem. Ona jest doskonała. Otrzymujesz to i jesteś dokładnie w tym samym statusie, w którym jest sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Brzmi to niewiarygodnie, brzmi to wbrew ludzkiej logice. Pomyślmy sobie o tym, że nasza logika, logika naszej sprawiedliwości polega na tym, że jeśli ktoś popełnia przestępstwo, to co się dzieje? Najpierw trafia przed sąd, no a potem trafia do więzienia. Idzie siedzieć. I to jest normalne. I myślę, że gdybyśmy spotkali się z sytuacją, że ktoś dopuścił się przestępstwa, ale nie poszedłby do więzienia, chyba każdy z nas słusznie by zaprotestował. No taka jest nasza logika. Ale ta Boża logika wymyka się tej logice ludzkiej sprawiedliwości. Można by nawet powiedzieć, że w tym znaczeniu Bóg jest niesprawiedliwy, ale to jest taka dobra, zbawiająca nas i ratująca nas niesprawiedliwość, bo gdyby Bóg wobec mnie i ciebie miał być w pełni sprawiedliwy, to nikt z nas by nie przeżył. Ale Jego sprawiedliwość jest zupełnie inna niż ta, którą my sobie w naszej logice i w naszych cywilizacjach zbudowaliśmy. Sprawiedliwość z łaski przez wiarę, pancerz sprawiedliwości. Dalej Paweł pisze o gotowości do głoszenia Ewangelii, a jeszcze chwilę potem Paweł pisze o tarczy wiary. I ta tarcza wiary, ona oczywiście wiąże się i z tą prawdą, z tym zbawieniem, z tą sprawiedliwością, ale ta tarcza wiary to coś więcej. Bo ta tarcza wiary, ona ma wymiar dynamiczny, aktywny. To znaczy, że tu nie chodzi tylko o jakąś teorię zbawienia z łaski przez wiarę, ale chodzi też o samą wiarę w działaniu. To znaczy, że co pozwala tobie staczać i zwycięsko wychodzić z każdej bitwy? To jest wiara. Gwarantuję ci, że gdybyś nie miał w swoim życiu wiary, ty jako osoba wierząca, stoisz przed jakimś trudnym wyzwaniem i nie masz w sobie wiary, gwarantuję ci, że nie dasz sobie rady. Taki przykład. To może być, nie wiem, czy mocny przykład, może mocny, może neutralny, nie wiem, ale posłużę się nim. Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na wyjazd służbowy. Jeżeli miałeś tą przyjemność czy nieprzyjemność pracowania w korporacji, to pewnie masz też takie doświadczenie wyjazdów firmowych. Cała firma wyrusza na taki wyjazd. Jest to wyjazd
jakieś szkolenie połączone też z integracją i różne rzeczy tam się dzieją. I w takim miejscu i w takich okolicznościach wśród takich ludzi mogą pojawiać się jakieś potencjalne zagrożenia dla ciebie i dla twojej nawet moralności. I gwarantuję ci, jeżeli stanie przed tobą takie wyzwanie, pojawi się taka potencjalna możliwość dopuszczenia się na przykład zdrady małżeńskiej, jeżeli nie masz wiary, jeżeli nie masz zbudowanych fundamentów, gwarantuję ci, może być z tobą krucho. Ale jeżeli jest w twoim życiu aktywna wiara, to ona w jakiś sposób tak cię umacnia, że pozwala ci przejść ponad każdą, nawet najbardziej dramatyczną sytuacją. Już prawie na samym końcu, ale to jeszcze nie jest koniec. Paweł pisze o tym, żeby brać miecz ducha, ale tym mieczem ducha jest Słowo Boga, Słowo Boże. Pomyślałem sobie, kiedy patrzę dzisiaj na Kościół i kiedy dzisiaj patrzę na chrześcijan, na to, co my mówimy, jakie przekonania posiadamy, jakie nauczania słyszymy, na czym budujemy swoje przekonania. Dzisiaj w zalewie niezliczonej ilości nauczań, teorii, poglądów w Kościele, na czym budujemy swoje przekonania. I albo to będą przekonania budowane na wydaje mi się, że, albo mam przeczucie, że, albo odbieram, że, albo rzekomo Bóg mi powiedział, że, albo też to będą przekonania budowane na fundamencie Bożego Słowa. I nawet jeżeli czasami pewne teorie i pewne przekonania, pewne teologiczne przekonania, czy po prostu takie życiowe, dotyczące chrześcijańskiego życia, nawet jeżeli one wydają się atrakcyjne, ale nie będą zbudowane na tym fundamencie, obiektywnym fundamencie, jest ogromne ryzyko, że twoja wiara prędzej czy później zostanie wyprowadzona na manowce. Paweł nieprzypadkowo tak podkreśla tą ważność tego fundamentu Bożego Słowa, ale też nie chodzi tutaj o to, żebyśmy traktowali Boże Słowo w kategoriach uprawiania skrupulatnej teologii, czyli dzielenia włosa na czworo, brania jakiegoś wersetu i analizowania go na tysiąc możliwych sposobów, bo to równie dobrze zaprowadzi nas w mocno niebezpieczne kierunki, jak i wtedy, gdybyśmy na tym słowie się nie opierali. Nie chodzi mi o to, że słowo to jest jakaś litera, która jest tak sztywna, że w żaden sposób nie można jej ruszyć. Słowo to nie litera, słowo to duch. I kiedy mówię o słowie, tu mówię o tym, o czym już sobie powiedzieliśmy na początku, to jest ta Ewangelia, która była tak ważna dla pierwszego Kościoła, coś, co czasami nazywa się kerygmatem. To najważniejsze przesłanie, że Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci, zbawienie jest Jego darem. Jeżeli twoje przekonania czy twoja teologia będzie budowana na takiej prawdzie, też ci gwarantuję, że twoja wiara będzie się trzymała stabilnie i żadna sytuacja, żadna trudna sytuacja nie będzie dla ciebie zagrożeniem takim, które by spowodowało, że stracisz grunt pod nogami. Jeżeli swoje życie będziesz opierać na obietnicy, nie stracisz gruntu pod nogami. Dlatego, że prawda zawsze zapewnia nas, że On jest, On żyje, On ma moc, to co śpiewamy. To Słowo zapewnia nas o tym, że my należymy do Niego, jesteśmy Jego własnością. Wiecie, ja mam świadomość, że może się zgodzicie, może nie, zakładam, że tak, że to, co destabilizuje naszą wiarę,
to jest bardzo często poczucie winy, które jest również wywołane okolicznościami. Albo poczucie winy, albo jakieś ciężary, jakieś okoliczności, różne sytuacje. I to wszystko powoduje, że jeżeli nie masz zbudowanych fundamentów, tych fundamentów, o których już powiedziałem i nie będę ich powtarzać, ale jeżeli nie masz zbudowanych tych fundamentów, to sam sobie zbudujesz jakieś pseudofundamenty. I to nie chodzi o to, że jesteś złym człowiekiem, bo sobie zbudujesz niewłaściwe fundamenty, ale chodzi o to, że ktoś nie przekazał albo ty sam nie otworzyłeś się na zbudowanie tych właściwych. Już na sam koniec. To jest już ostatni punkt. Już na sam koniec. Paweł pisze o tym, że mamy modlić się w duchu. Módlcie się w duchu. I kiedy myślę sobie o modlenie się w duchu, to automatycznie pojawia mi się w głowie hasło uwielbienie. Oglądałem niedawno taki film dokumentalny, nowy film dokumentalny zrobiony przez chrześcijan. Film, który, cała seria, która mówi o ważnych dla Kościoła w Polsce liderach. I pierwszy z tych odcinków mówił o prezbiterze, pastorze Michale Chydziku. I bardzo mi się podobał ten film. I w tym filmie osoby, które wspominały pastora Michała Chydzika, opowiadały różne sytuacje z jego życia. I jedna z osób opowiadała o tym, że pastor Michał miał taki zwyczaj dość nietypowy. On polegał na tym, że na przykład kiedy wyruszał z kimś w trasę samochodem, jechali sobie tym samochodem, rozmawiali w tym samochodzie i nagle pastor Michał Chydzik zaczynał śpiewać w duchu, śpiewał w językach. Oczywiście robił to tak, że wzbudzało to pewne zaskoczenie wśród pozostałych współpasażerów, ale myślę sobie, że pastor Michał Chydzik bardzo dosłownie odbierał to wyzwanie do tego, żeby nieustannie w każdej sytuacji, bo tak Paweł pisze, nieustannie modlić się w duchu. Nie bój się modlić się w duchu. Ja nie mówię o tym, że dzisiaj, kiedy będziesz wracać do domu, masz swoim współpasażerom umilać tą podróż śpiewaniem w duchu, bo no nie wiem, jak twoi współpasażerowie to odbiorą, ale nawet jeżeli tu jesteśmy, nie bój się tego robić. Kiedyś już na tym miejscu padło takie zdanie, że uwielbienie to nie jest jakiś dodatek do nabożeństwa, to nie jest jakiś dodatek instrumentalno-wokalny, to nie jest jakiś, nie jest tylko jakaś część składowa nabożeństwa, która ma nam wypełnić te puste przebiegi. Uwielbienie to coś znacznie więcej. Uwielbienie to szansa na spotkanie się z Bogiem. Uwielbienie, i myślę, że wielu z nas może z autopsji to potwierdzić, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi, o ile nie najskuteczniejszym narzędziem w staczaniu codziennych bitw jest właśnie uwielbienie. Nie wiem, jak wielu z was ma to doświadczenie. Zakładam, że zdecydowana większość, a życzyłbym sobie, żeby wszyscy tu obecni mieli takie doświadczenie, że uwielbienie pomaga ci wstawać nawet z najtrudniejszych sytuacji. Uwielbienie to nie jest pusty przebieg. I z uwielbieniem to jest tak, że albo rzeczywiście z nim się spotkasz, umocnisz się w nim, albo wejdziesz w to, albo będziesz mieć takie poczucie, że stoisz z boku, będziesz się zwyczajnie męczyć i będziesz czekać, aż to się skończy. I to ty decydujesz, po której stronie staniesz. Albo staniesz po stronie tych, którzy chcą się z nim spotkać, chcą wejść w to, albo zwyczajnie będziesz czekać i będziesz się modlić: Boże, niech to się skończy, bo ja już nie dam rady. Uwielbienie to też nie jest pośpiewanie sobie.
nie uwielbiano po to, żeby sobie pośpiewać. Wiecie, jak ktoś chce sobie pośpiewać, tak sobie myślę, teraz idą wakacje, lato, jakieś imprezy plenerowe, pojedź sobie, nie wiem, impreza plenerowa lata z radiem, tam sobie pośpiewać śmiało. Ale uwielbienie to nie jest jakiś festyn. Ja myślę, że uwielbienie wymaga szczególnej rangi. I może się tego uczymy teraz. Uwielbienie wymaga szczególnej rangi. Wiecie co? Może wstaniemy. Ja już tutaj nie będę kontynuował, trochę złamiemy ten schemat. Już zostawię te myśli, które mi zostały na inną okazję. Ale myślę sobie, że od części teoretycznej pora przejść do części praktycznej. Potraktuj to uwielbienie jako narzędzie do tego, żeby Bóg wyposażał ciebie w siłę do skutecznego pokonywania tych wyzwań, które są tobie stawiane. W taki sposób wejść w to uwielbienie. Ja myślę, że już zespół powoli może wprowadzać nas w sposób aktywny, jeszcze bardziej aktywny w tą część uwielbienia. Nie bój się uwielbiać. Nie bój się otwierać na coś więcej. Bo ilekroć się boisz, powiem ci, wiele tracisz. Wiele tracisz. Ja wiem, że jak zapytam was, to pewnie się nikt nie przyzna, ale kto ma takie doświadczenie, że przychodzisz na uwielbienie, stoisz sobie i myślisz sobie, nie no dobra, niech to już się skończy, bo już nie wyrabiam. I to nie chodzi o zespół. To chodzi o to, co jest tutaj. Wiem, że nikt nie podniósł ręki, ale wiem też, że co najmniej raz miałaś takie doświadczenie. Zgaduję, ale myślę, że jestem bliski prawdy. Wejdź w to uwielbienie. Potraktuj je niezwykle serio. Pomódlmy się wszyscy. Niech zespół też prowadzi, niech się modli, niech śpiewa. Módlmy się wszyscy. Nie bójmy się tego robić. Ojcze, oddaję Ci chwałę. Wywyższam Ciebie, Panie. Ogłaszam, że Ty jesteś, Ty żyjesz. Jesteś Bogiem, który się nie zmienia. Jesteś Bogiem realnym. Jesteś mocą mojego życia, Panie. Nie ma innego oprócz Ciebie, Panie. Nie ma Boga poza Tobą. Żyjesz, Ty żyjesz, Panie. Jesteś, żyjesz. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Król. Wywyższam Cię. Żywy, cudowny Bóg. Prawdziwy Bóg. Panie, Twoja realność jest moją mocą. Twoja realność zachwyca mnie. Twoja realność pomaga mi. Nie ma nic lepszego od doświadczania Twojej realności. Mocy Twojego Ducha. Chwała Ci, Jezu. Uznałeś, że warto znieść ten ból.
przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność i zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski. Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, złamał, rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż On przyjdzie. Pomódlmy się razem nad tym chlebem, nad tym winem, aby były dla nas miejscem spotkania z żywym Chrystusem. Żeby to był taki punkt, taki moment, w którym doświadczysz Jego łaski, doświadczysz Jego mocy, doświadczysz Jego błogosławieństwa. Boże Ojcze, modlimy się o ten chleb, modlimy się o to wino, żeby się błogosławił, żeby się uczynił narzędziem, Panie, Twojej obecności, miejscem spotkania z Tobą. By każdy, kto będzie po nie sięgał, Panie, po chleb i wino, został Tobą, Panie, poruszony, Tobą dotknięty. Chcemy się też modlić, Panie, o nasze serce, o nasze sumienia. Jeśli jest coś, co nas teraz od Ciebie oddziela, jest coś, co potrzebujemy przed Tobą wyznać, chcemy wyznać, Panie, żebyśmy z czystym sercem, z czystym sumieniem
sięgali po ten chleb i po to wino, które jest, Panie, społecznością z Tobą, z żywym Chrystusem. Chcemy Ciebie doświadczać w realny, duchowy sposób. Chcemy Ciebie dzisiaj doświadczać. Błogosław ten chleb, błogosław to wino. Wspólnie wyznajmy to, co często powtarzamy przy Wieczerzy Pańskiej. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus przyjdzie w chwale. Kochani, za chwilę przy śpiewie zespołu będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Mamy ten zwyczaj od okresu pandemii, że podchodzimy do stołów z wieczerzą, także każdy, kto jest dzisiaj gotowy, by wziąć chleb i wino i modlić się w społeczności z Panem, proszę, żebyście podchodzili po ten chleb i wino, ale dajmy szansę, żeby katechumeni nasi, już nie katechumeni, siostry i brat, bracie, siostry, żebyście przystąpili do Wieczerzy Pańskiej w pierwszej kolejności, tutaj może z tej strony. Także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą przyjąć chleb i wino. Śpiewajmy, uwielbiajmy Panu i w czasie tej pieśni podchodźmy tutaj do przodu. Skruszonych serc, w wierze Tobie składamy cześć. I chociaż niebo jest domem Twym, Ty chcesz być tam, gdzie śpiewamy Ci. Choć tu niech brzmi Halleluja, Halleluja.
jaki piękny to będzie dzień, gdy każdy Tobie pokłoni się. Lecz my już teraz wielbimy Cię, bo pośród nas jest Królestwo Twe. Kochani, chcielibyśmy się w tej atmosferze uwielbienia, w tej atmosferze Bożej obecności, chcielibyśmy modlić się o nasze siostry i brata, żeby zostali napełnieni Duchem Świętym. Oczywiście może być tak, że w waszym doświadczeniu już tego doświadczyliście, albo to jest gdzieś jako doświadczenie przed wami, ale chcemy się modlić jako Kościół o to, żeby Bóg was błogosławił. Zapraszam was tutaj do przodu. Stańcie do mnie przodem tutaj. Braci z Rady Starszych Zboru poproszę i siostry oczywiście z Rady Starszych Zboru, żebyście podeszli tutaj do naszych sióstr i brata, żebyście włożyli na nich swoje ręce. Najpierw pomodlimy się modlitwą ogólną, a potem, kiedy będę podchodził indywidualnie do każdego z was, zespół będzie nas prowadził w uwielbieniu. Boże Ojcze Wszechmogący, stajemy przed Tobą. Stajemy przed Tobą, prosząc Ciebie, żebyś wejrzał na każdą z tych osób, Panie, które dzisiaj wyznały publicznie wiarę w Jezusa Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy Ci za to, że ich odrodziłeś do nowego życia, że dałeś im nowe życie, ale też chcemy się modlić o to, żebyś ich napełnił swoim Duchem. Żebyś sprawił, by Twój Duch spoczął na nich i by ich wypełnił swoją obecnością, swoją mocą, swoim owocem, swoją łaską, wszelkim rodzajem obdarowań. Spocznij na nich, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i mocy, Duchu poznania i bojaźni Pana. Spocznij na nich, pozostań z nimi i spraw, żeby dzięki Tobie i w mocy Twojej trwali nieustannie w wierze i w społeczności z żywym Bogiem przez Jezusa Chrystusa i właśnie w Duchu Świętym. O to się modlimy i śpiewamy. Duchu Święty, przyjdź.
Wręcz to, co mam, oddaję Ci. Weź moje serce i mieszkaj w nim. Zamieszkaj w nim. Duchu Święty, pomóż mi, weź moją niemoc. Jednego chcę, pragnę być jak Jezus. Niewiele mam, lecz to, co mam, oddaję Ci. Weź moje serce i mieszkaj. Kochani, siądźmy na chwilę, siądźmy na chwilę. Zawsze mamy taki zwyczaj, że w momencie, w którym jest chrzest, jest też przyjęcie osób ochrzczonych jako nowych członków naszej społeczności, przyjęcie do domu. Dla was ta wspólnota, ten zbór to dom i tak chcemy właśnie dzisiaj was publicznie do tego domu przyjąć. Zawsze przy tej okazji dajemy jakiś rodzaj pamiątki, że to był ten moment, w którym publicznie wyznaliście swoją wiarę. Będziemy was po kolei tutaj zapraszać i witać z radością. Mam nadzieję, że się nie wysypiemy. Czyli zaczynamy od końca. Michał Szlązak, witamy serdecznie. Dominika Klewicz. W tym roku jest na bogato dwie książki, więc dlatego tak trudniej jest trzymać. Sylwia Szczęsna, witamy Ciebie serdecznie. Weronika Celińska, witam Cię serdecznie.
Weronika Gozdalik, witamy Cię serdecznie. Słuchajcie, ta uroczystość chrztu w takim formalnym sensie dobiega końca, ale zawsze tak jest, że kiedy kończy się nabożeństwo, czyli po tym błogosławieństwie, które za chwilę będzie, zapraszam wszystkich, oczywiście pamiętając o tym, że w maseczkach, tak? Żebyście podeszli tutaj do naszych sióstr i brata i żebyście gratulowali, życzyli im Bożego błogosławieństwa. Kochani, jesteśmy naprawdę wszystkim wdzięczni, którzy pamiętają o nas przez cały ten rok pandemii, już nawet więcej niż rok pandemii. Wszystkim, którzy nas wspierali w modlitwie, wszystkim tym, którzy wspierali nas finansowo, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni. Dzięki Wam zbór mógł normalnie funkcjonować. Najbardziej jesteśmy oczywiście też wdzięczni tym, którzy usługiwali przez cały ten okres, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. Po prostu przychodzili tutaj i służyli. I naprawdę jesteśmy tym osobom bardzo za to wdzięczni. Bardzo za to wdzięczni. To prawda, bardzo wdzięczny, naprawdę. Oczywiście mam serdeczną prośbę, byśmy dalej wspierali zbór w modlitwie, w usługiwaniu, ale także finansowo. Dzisiaj będzie można to zrobić jak tradycyjnie, czyli wychodząc, wolontariusze będą zbierali nasze ofiary w punkcie informacyjnym. Można w sposób elektroniczny także przekazać nasze darowizny czy ofiary. No i oczywiście ci, którzy są online poprzez QR-kod czy inne, czy numer konta, można w ten sposób usłużyć zborowi. Powstańmy, przyjmijmy błogosławieństwo. Dla nas to będzie jeszcze tutaj w kaplicy przejście do następnych rzeczy, a dla osób, które są na streamie, to będzie też pożegnanie z nimi i zaproszenie na ogłoszenia. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie, niech Ci da pokój, niech Cię we wszystkim prowadzi i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Siądźmy proszę. Siądźmy. Witamy na ogłoszeniach. W pierwszej kolejności chciałam Was zaprosić na Spotify, ponieważ dzisiaj skończyliśmy serię kazań na podstawie listu do Efezjan, właśnie na Spotify. To brzmi w ogóle jak reklama Spotify, ale nieważne. Znajdziecie wszystkie kazania z tej serii, więc serdecznie zachęcam, żeby je sobie odtworzyć, utrwalić. O, znajdziecie tam także naszą muzykę uwielbieniową. Zapraszam. W najbliższą środę zapraszamy Was na Środę z Inspiracją. Kontynuujemy cykl o przypowieściach. Monika Kotulska podzieli się z nami studium na temat przypowieści o konkolu i pszenicy, zwanym także przypowieścią o chwastach. Zapraszamy na 18. A w kolejną niedzielę, za tydzień, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny Church Talk. Będziemy rozmawiać na temat depresji. Jeżeli zastanawiasz się, czy osoba wierząca może chorować na depresję, co jest przyczyną depresji, czym różni się depresja od złego nastroju, w jaki sposób pomagać osobom, które cierpią z powodu depresji, zapraszam, bądź razem z nami. Będą 3 osoby, eksperci, będziemy rozmawiać na ten temat. A zaraz po nabożeństwie, na które przed chwilą zapraszała nas Bogna, ja zapraszam Was na shuffling, do naszego sennowego ogrodu. Będziemy mogli razem kupować ubrania, spędzić fajnie czas, wypić dobrą lemoniadę i zbierać pieniądze na misjonarzy w Nepalu. Współorganizatorem tego wydarzenia jest OM Polska. Zapraszam Was serdecznie. A teraz życzę Wam błogosławionej niedzieli.